Zapraszam Ciebie na rozkład. Mamy tutaj, jak widzisz, trzy opcje. Tutaj jest pierwsza opcja. Pierwsza, Tower. Druga opcja. I opcja numer 3. Wybierz sobie, która najbardziej Ciebie przyciąga, gdy myślisz o tej osobie. Wiesz, że musisz myśleć, ponieważ widziałeś tytuł filmu. Dlatego skup się na tej osobie. Ja Ci pokażę, jakie będę używała talii. Ci powiem, dlaczego są dwie. I o co tutaj chodzi w tej miłości. I teraz tak. Pierwsza talia to jest ta, która będzie pokazywała mi Waszą sytuację teraz. A after tarot to zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała ta sytuacja w najbliższej przyszłości. Może wtedy, gdy poczynisz jakieś kroki czy coś, tak? Lub nic nie będziesz robić i zobaczymy, jak to wszystko się poukłada między Wami. Dlatego są one dwie. I oczywiście najpierw patrzymy teraźniejszość, tak? Obecna sytuacja, mamy ten tarot. I teraz zaczynamy sobie od tej wieży. Tą trzecią opcję, drugą sobie tutaj przesuniemy. I zaczynamy od tej. Tworzymy sobie koło księżyca. Jeśli wybrałeś tą talię, zobaczymy sobie, co jest aktualnie między Wami. Co jest aktualnie między Wami? Teraz w tym momencie, gdy ja tasuję, myśl o tej osobie. Miłość, sytuacja między Wami. Co między Wami się dzieje teraz aktualnie? To wygląda, jakby nowy początek był. Zobaczcie, mamy pazia i mamy głupca. Może ktoś akurat jest po rozwodzie, ty albo ta osoba. I dlatego nowy początek. Co jest między Wami teraz? Co jest między Wami teraz? Teraz aktualnie, co jest między Wami? Co jest teraz między Wami aktualnie? Silna osobowość, energia męska. Co jest aktualnie między Wami teraz? Co jest aktualnie między Wami? Co jest teraz? Co się dzieje między Wami? Co się dzieje między Wami? Ty i ta osoba. Co się dzieje między Wami? No to chyba już to, co chciał nam Wszechświat przekazać, to tu mam. Zaraz delikatnie to wezmę. Zobaczmy sobie, jak to mniej więcej leżało, tak. Tutaj mamy pazia, tu mamy głupca. Sprawiedliwość też tutaj mamy. Dziewiątka denarów. Karta cesarza, on też tutaj gdzieś tam wypadł wcześniej. Szóstka buław. As buław. Zerknę w kamerę, czy dobrze widzicie. I karta gwiazdy. I co jest między Wami teraz? Tu wiecie co ja tutaj czuję. Pokazuje mi się silna osobowość mężczyzny. To znaczy mężczyzna, który... I słuchajcie mi, jeżeli ja teraz zaczynam mówić i Ty czujesz, że to nie jest dla Ciebie, to wybierz inną opcję, dobrze? Ponieważ tu ja czuję jedną prawie drogą tylko. I tak, jest tutaj mężczyzna, który prawdopodobnie ma już rodzinę, dzieci, lub dziecko. Mężczyzna, jeżeli nawet nie ma tego dziecka, to ma lub miał niedawno partnerkę stałą, z którą chciał planować tą rodzinę i widocznie mu nie wyszło. To znaczy on zaczyna od początku. Może jeszcze w tym związku być. Może się rozstał, ale może w tym związku być, może chce się rozstać i on tutaj, ten gościu, jakby planuje nowy początek. Na razie to może być takie dość swobodne, nie ma tutaj może za bardzo jakby jakichś konkretów od strony tego człowieka, ponieważ on tak jakby teraz, w tym momencie chciał stworzyć to swoje cesarstwo, to swoje królestwo już w takich lepszych podstawach, tak? No takiej, żeby te podstawy były lepsze, nie tak jak wcześniej. Wcześniej też może było wszystko dobrze na początku, i zobacz, co u niego się stało, tak? Się rozpadło to wszystko. Dlatego on jest teraz taki bardziej ostrożny i możesz na przykład
ktoś, ty, czy ktoś może postrzegać jego, że on podchodzi do tego jak do czegoś mniej ważnego albo do romansu, że ten mężczyzna możesz tak czuć, że on nie chce nic stałego, że on tylko się tobą bawi, że on po prostu sobie gra w coś, w swoją jakąś grę, to on rozłożył te karty, tak? To partyjkę i wszystko zależy od niego. Tak po części zależy dużo od niego, ale tylko dlatego, że on po prostu teraz chce wybrać dobrze i zbudować te cesarstwo, o którym mówimy, jednak żeby ono przetrwało, a nie tak jak tamte, tamten związek, który runął albo teraz się rozsypuje. Dlatego on chce, już nie chce teraz popełnić błędu, chce wybrać prawdopodobnie na ten moment coś na zawsze. Z tym na zawsze to wiadomo jak to jest. Mówimy w tym momencie na zawsze, a to na zawsze się kończy tam za jakiś czas czasami, dlatego uważajmy z tym słowem na zawsze. Ale tutaj ja go czuję. Tutaj czuję mężczyznę, bardzo silna osobowość, która chce zwyciężyć, który chce za wszelką cenę, żeby wszystko się poukładało zgodnie z jego pragnieniami, planami, marzeniami. Także może nawet być tak, że ty, jeżeli jesteś kobietą, to uważasz, że jesteś dla niego mało ważna, że ważniejsza jest tamta rodzina, którą tam wcześniej założył, ważniejsi są przyjaciele, ważniejsza jest praca, pieniądze, wszystko jest ważniejsze, tylko nie ty. Wszystko stoi w miejscu, widzę, nic nie rusza do przodu, to tylko z tego powodu, że nie mam pewności odnośnie waszej sytuacji. Jeśli to jest twój mąż, twój partner i teraz czujesz, że on tak jakby postawił na rozwój swój, oczywiście nie osobisty, absolutnie, tylko rozwija się w jakiś sposób, tak? Coś otwiera, jakieś biznesy, tutaj jakieś kursy. Jeżeli to jest twój partner i widzisz, że tak jakby się troszeczkę od ciebie odsunął, może jest mniej romantyczny, to z tego powodu, tylko z tego powodu, że on, jemu to akurat w tej relacji sprawia przyjemność najbardziej, jakby skupienie się na sobie. Trochę samolubnie, prawda? Troszeczkę samolubnie, możesz czuć się pominięta, pominięty przez niego, ale czy na to masz teraz wpływ? No prawdopodobnie na rozbudzenie uczuć zawsze mamy wpływ poprzez magię, poprzez zaklęcia. No bo tutaj powiem ci tak, tutaj jest z jego strony, teraz już nie będziemy sobie mówić, czy to jest twój mąż, czy to jest twój kochanek, czy to jest twój narzeczony, czy to jest twoja jakaś miłość platoniczna, że ci się wydaje, że on nic do ciebie nie czuje. Tak naprawdę to już na mnie teraz jest ważne. Najważniejsze to jest to, że on wie, czego chce, a on chce odnieść sukces. Co niektórzy z waszych gości, o których pytacie, lub gościówy, to chce odnieść sukces w życiu zawodowym. Ale gdzieś tam w tle jest też związek, chociaż nie jest absolutnie dla niego teraz ważny, dla tego człowieka. Dla niego jest teraz najważniejsza dobra zabawa, korzystanie z tego, co do tej pory zgromadził. To też w zależności kim on jest i co zgromadził, bynajmniej to jest taki, wiesz co, czuję, tak jakby był w związku, teraz jakby wyszedł z tego związku, albo ten związek przestał dla niego mieć znaczenie i się zajął sobą, tak? Wcześniej bardzo kochałem się, zaangażowałem i co ja z tego mam? Czas postawić na siebie. Tak to wygląda w tej sytuacji. I teraz biorę karty, które powiedzą, co będzie after, tak? Później. Zobaczmy między wami. Miłość, ta miłość i ten gościu. Co będzie? Tu najbardziej czuję, że ty jesteś kobietą, a to jest mężczyzna. Mężczyzna, który troszeczkę jest problemowy, ponieważ robi wokół siebie takie jakąś energię, że ty się czujesz może mniej ważna niż pieniądze, niż znajomi, niż wycieczki, ktokolwiek. Dlatego czuję tutaj, że nawet niektóre osoby, jeżeli wy jesteście z tym partnerem, nawet mogą myśleć o rozstaniu, ponieważ wydaje wam się, że on jest nie do końca szczery, możecie uważać, że nawet gdzieś kogoś ma na boku albo was zdradza. Chciałabym zobaczyć, co tutaj będzie. Jeśli ty poczynisz jakieś kroki lub powiedzmy nic nie będziesz robić, to co dla ciebie przyszłość odnośnie tej relacji, znajomości, związku, czegokolwiek, co dla was tutaj przyszłość szykuje.
co los dla Was ofiaruje, co Wam da, czego możecie się spodziewać, co nastąpi potem, co nastąpi jutro, co nastąpi na najbliższy czas i później ciupkę ten dalszy. Oj, wydaje mi się, że nie, kochani, wydaje mi się, że ta osoba to jest albo twój kochanek, albo faktycznie wy naprawdę podejrzewacie tego kogoś, że kogoś innego ma jakiś romans. Macie tutaj trójkąt nawet wypadł. I co będzie? Świetna zabawa, bawimy się, to znaczy, jeżeli ty jesteś kochanko tego mężczyzny, to wy się świetnie bawicie. O, jak jest super, ale jeżeli ty jesteś jego partnerką, żoną, to on się tak świetnie będzie bawił, niestety. I tutaj tak, raczej zajęcie się sobą, bo widzisz, ta gwiazda obmywa siebie. Wcześniej ona dawała nadzieję wszystkim innym, a teraz zajmuje się też sobą, bo trzeba siebie oczyścić po tym wszystkim, tak, co jakby chcieliśmy zaprosić do naszego życia, po tych wszystkich zaklęciach, po tych wszystkich rytuałach. Czas na zajęcie się sobą przyjdzie. I karta, nawet masz umiarkowania. To jest karta, w której widzisz, on tutaj z jednego kielichu wypływa te uczucie, ta woda, która się łączy się w źródłem, płynie dalej, a z drugiego jest biały ptak. I teraz tak, słońce wschodzi, zaczyna się nowy początek. I teraz tak, po umiarkowaniu, którym umiarkowanie zwykłe zawsze nam mówi w talii tej podstawowej o spokoju, o harmonii, tak? To tutaj ta harmonia już nie jest dosłownie harmonią między nami dwoma, tylko raczej musimy zaprosić świat. Ja bym ci pokazała, poczekaj, ja ci nawet pokażę w talii, chcę, żebyś ty zauważył różnicę, bo dla mnie to jest bardzo ważne, jak wygląda ta karta harmonii, o, proszę bardzo, chcę, żebyś to zauważył, spójrz. Harmonia, tutaj widzisz, ten anioł przelewa z kielicha do kielicha, tak, to uczucie, ten płyn. I powiedzmy, jeden kielich to jesteś ty, drugi kielich jest on, ten twój partner, czy tamta osoba, którą pytasz. Zajmujesz się tylko wami, robisz rytuał, myślisz, miłość, miłość, miłość. Widzisz jakąś różnicę tutaj między tymi kartami? Ja muszę zobaczyć, czy dobrze pokazuję, widzisz? Tutaj on, ten anioł, ten kielich jeden przychylił w dół, wylewa. To znaczy tak jakby nie myślał tylko o połączeniu, o spokoju, tylko chce zaprosić do tej harmonii wszechświat, kogoś, kto pomoże, bo jednak ten spokój, tak, ten spokój został zaburzony, ten spokój nie działa już teraz, powiedzmy. Teraz trzeba jakby wyjść poza ten schemat tych dwojga ludzi. Dwa kielichy to tak jakby w dwójce kielichów te dwa, tak? Te połączenie, te osoby, które na siebie patrzą prosto sobie w oczka. Tu już tego nie ma. Tu jest zupełnie jakby dwie osoby i do w innych kierunkach. Jest po tym spokoju. Słońce wschodzi i zachodzi. Przychodzi dzień, przychodzi noc, tak? Po każdym lepszym czasie jest ten gorszy i po każdej nocy przychodzi poranek. Tutaj to słońce, ono wschodzi. Zależy, czy to jest jaki kierunek, tak? Ktoś może odbierać, że ono zachodzi, tak? Ale bynajmniej nie jest tak, jak tutaj w pełni. Bo tutaj jest dzień, tu jest spokój, tu jest harmonia, tu wszystko dobrze. Tu jest jakaś zmiana, tak? Albo po nocy w twojej sytuacji przychodzi ten lepszy czas, wszystko się budzi i to znaczy, że przyjdzie po tym mroku, tak? Przyjdzie lepszy czas, tylko musisz jakby coś zrobić, ktoś coś zrobi. Albo właśnie po tym lepszym czasie to słońce zachodzi za horyzont. I niestety przychodzi ten mrok, zapraszamy do swojego związku. Dlatego moim zdaniem, jeżeli wy jesteście w sytuacjach trójkątowych, ale ja nie mówię tutaj, jeżeli jesteś kochanką, a to kochanek, tak? To nie. Albo jeżeli się poznaliście i się po prostu poznajecie. To jest spokojnie, wszystko jest okej. Ale jeżeli wy jesteście w związku, to karty by wskazywały, żeby zająć się albo sobą, albo zająć się już czas z tą sytuacją.
Na przykład poprzez jakieś zaklęcie. A jeżeli boisz się takich rzeczy, to po prostu przez wizualizowanie, afirmowanie, modlitwę, tak? I tak będzie. I tak będzie trzeba to zrobić dla osób w związkach, ponieważ to jest ten moment, kiedy trzeba coś zrobić i w przyszłości widzę, że ktoś coś zrobi. Zajęcie się sobą, zajęcie się na początku od siebie, tak? Pierw byliście wy oboje i skupialiście się do tej pory, skupiacie się teraz. Ja, on, ja, on. Potem zajmujecie się najpierw sobą i zaczynacie myśleć, o co chodzi mu. Zajmujesz się tylko swoją energią, swoją miłością. I wtedy już on stoi na boku, czeka, a ty wprowadzasz jakby wszystko w ruch, tak? Może to być na przykład rytuał, to mogą być różne sytuacje, tak? Która wprowadza ruch, różne zdarzenia, coś robisz, zaczynasz działać. I to będzie u ciebie. Także tutaj w pierwszej opcji dziękuję bardzo serdecznie. Przechodzimy do drugiej wieży, do drugiego tower. I to będzie ta obok. A tą piękną ja zabiorę. Ona jest mega i bardzo ciężka. Ona waży, ważyłam 600 gram. Jest naprawdę ciężka strasznie. I teraz tak, to jest twoja opcja. Stawię tutaj przy księżycu. A ta waży prawie 500. Taka niepozorna, taki ciężki kamień. I teraz tak, jeżeli to jest twoja opcja i jeżeli to jest twoja osoba, z którą tutaj przyszłeś, to się bardzo, bardzo, bardzo mocno skup na niej. Ja będę teraz stosowała karty. Chcę zobaczyć teraz w tym momencie, jaka jest twoja sytuacja między tobą a tą osobą. Co między wami teraz się dzieje? Teraz między wami co się dzieje? Znowu mężczyzna rządzi. Co dzieje się teraz? Oczywiście się bardzo skupia, gdy ja tasuję. Ten filmik jest bezterminowy, w sensie, że gdy go widzisz, jest aktualny w momencie, gdy go otwierasz, tak? I też mimo tego, że ja to tasowałam jakiś czas temu, ty jesteś teraz, też się skupiaj. Co jest między wami? Co jest między wami? Co jest między wami? Co jest między wami? Co między wami się dzieje teraz? Co między wami teraz się dzieje? To nie do końca dobrze. Tutaj macie króla mieczy, tazia, buław. Król kielichów, to w ogóle dla niektórych tu się pokazuje dwóch mężczyzn. I teraz tak, zacznijmy od tego, jeżeli ty jesteś mężczyzną, okay, to ty możesz być zazdrosny po prostu o tą panią, bo w jej życiu ktoś jest jeszcze inny, lub to jest jakaś osoba, która w jej życiu pojawia się od czasu do czasu. I wygląda dla mnie tak, jakby była troszeczkę konkurencją dla ciebie. To jeżeli ty jesteś mężczyzną i pytasz o mężczyznę lub kobietę, ale ty jesteś mężczyzną po tej drugiej stronie, co mnie słucha, to możesz być zazdrosny o tego kogoś. To może być partner, to może być właśnie mąż, może być ukochany tej osoby, może być ktoś, kto tak naprawdę czujesz, że ta osoba za dużo z nią spędza czasu, czy w ogóle niepotrzebnie poświęca czas temu komuś, tak? Albo jest po prostu z tym kimś. Tu jest jakaś taka zazdrość w tym momencie, złość i smutek. Może być też w takiej sytuacji, że wy byliście razem i ten ktoś już jest w innej relacji. To troszkę też jest połączone, to zależy, jaka wasza przeszłość jest, tak? Jeśli jesteś kobietą, to tutaj stoisz może między dwoma panami. Jeden może być w twoim życiu, a drugi jest może odchodzić z twojego życia. Lub to jest osoba, z którą chcesz może się rozejść, rozstać. Może to jest jeden mąż, to w zależności widzisz. To nie jest prywatne czytanie, że ja bym powiedziała, tu jest twój były, a tu jest twój nowy. Ponieważ jest dużo osób, dlatego dla niektórych może tu być ten nowy. W sensie na to samo wyszło. Chodzi o to, że tu jest dwóch mężczyzn, którzy są dla ciebie bardzo ważni. I może stoisz między nimi dwoma. Próbujesz wybrać. Może chcesz wychodzić z jakiegoś związku i szukasz miłości. Może tą miłość gdzieś sobie upatrzyłaś.
Dlatego tutaj na pewno jest trójkąt. Znowu następna sytuacja trójkątowa, także jak nie dotyczy Ciebie, to wybierz ostatnią opcję, ponieważ tutaj jest znowu sytuacja trójkątowa i ją bardzo czuję. Ta sytuacja musiała mieć miejsce niedawno albo ciągle trwa, ponieważ jest czwórka kielichów, a to zawsze jest tak, że za dużo sobie wyobrażaliśmy, za dużo mieliśmy w swoim życiu, no i mamy ten czas, kiedy teraz nie wiemy, co mamy zrobić. Zamiast jedną mieć osobę i tylko jej się trzymać, to tu myślimy, tu robimy i potem jesteśmy w ogóle wypruci z wszystkiego. Dlatego, kochani, tutaj co nam się pokazuje? W tym momencie złość, lęk, niepokój, łzy i świadomość, że czas trzeba zrobić. I zaraz właśnie, że czas trzeba coś zrobić. I teraz dla Ciebie dobiorę After Tarot. Chcę zobaczyć po tym kroku, który może podejmiesz lub ta osoba podejmie, co Was czeka. Lub jeżeli nic nie zrobicie, to też co Was czeka. Wasza przyszłość odnośnie tej sytuacji. Następna karta, która mówi na bank jesteście między czymś dwoma lub ta osoba, ty i jeszcze ktoś i to na 100%. Wiesz co Ciebie czeka? Widzisz tutaj, ja bym powiedziała, znowu bym szukała karty, ale może wiesz jak wygląda ta karta. W talii tej ona jest zobrazowana, jako stoi przodem i żongluje między tym a tym, tak? Tam statek jest gdzieś w oddali. W tej talii, After Tarot, ten statek już się przybliżył, on też, ten człowiek kieruje kroki na ten statek. To tak jakby wybrał, widzisz, jakąś drogę, ale dalej żongluje, nie zostawił. Powiem Ci tak, to wygląda, że co będzie, co Was czeka, że Wy wybierzecie jakąś drogę, tak? Ale dalej nie będziecie gotowi czegoś zostawić. Dla przykładu powiem, kobieta, która jest między dwoma mężczyznami, w najbliższym czasie ruszy w kierunku jednego, ale dalej ten drugi będzie w jej życiu. To jest taki przykład, bo on dalej żongluje. On dalej nie chce zostawić tego jednego denara, żongluje nimi dwoma. Co dalej jeszcze będzie? Dwie karty, proszę. Co dalej będzie u Ciebie w przyszłości? After Tarot. Wybierasz nową drogę i wybrałeś nową drogę. I to jest dobra droga. Tutaj masz w karcie szóstki mieczy. W zwykłej tej talii, tak, ona pokazuje, jak oni płyną na tej łódce i myślą sobie, że czas opuścić jakąś sytuację. Ja nie mówię o tej karcie, tylko w tej talii, tak? Czas opuścić tą sytuację, czas znaleźć inne miejsce, inny ląd. Macie tutaj dwójkę denarów, jak wygląda. A w tej talii oni już wysiedli na tym lądzie. Oni wysiedli na tym lądzie, znaleźli te swoje miejsce. Dlatego u Was widzę, że Ty, jak do połowy dojdę, nie będzie, to dalej nie będę szukać. Ale za to znalazłam trójkę było, w co Wam chętnie pokażę też. I tutaj znajdujecie... No jest jednak, już miałam nie szukać dalej. I tutaj zobacz, ta talia, patrz. Spójrz, to jest ta talia podstawowa, tak, której oni płyną, oni jeszcze nie wiedzą, gdzie płyną, ale wiedzą, że chcą zostawić coś ze sobą, uciec. Tutaj już dopłynęli, już wiedzą, tak, wiedzą, gdzie są, wiedzą, gdzie dobili, wiedzą, że ten ląd jest, tutaj płynęli w nieznane, tutaj gdzieś tam postanowili się osiąść, tak. Następna karta w talii, tutaj tej podstawowej, widzisz, zwykłej talii, ona pokazuje, jaką czeka na sukcesy, a tutaj już coś wprowadziło się, widzisz, w ruch. Już tutaj wiadomość dostał, już tutaj ptak przybył, już tego ptaka wysyła. Już coś się dzieje, nie tylko czeka. Także kochani, u Was w przyszłości, jak sami widzicie... Zaraz, które karty mam zabrać? Te. Jak sami widzicie, jest ruch, jest zmiana. Postanowicie coś, ale nie zostawicie tego czegoś jednego, albo ta osoba czegoś nie zostawi. Dalej będzie jako opcja, dalej będzie coś, ale zmienia się sytuacja. I na Twoją korzyść, także Ty będziesz bardzo zadowolony, bo to jest jakby dobry wybór. Dobrze, że wybrałaś tą drogę, że postanowiłaś od czegoś tam odejść. Bardzo dobrze, bo czeka Ciebie sukces. Także tutaj w tej dwójce jest fajnie, że decydujesz się coś zrobić. Co prawda nie do końca, jest opuszczenie czegoś, dalej myślenie o tym, ale przynajmniej ruszasz. I to jest najważniejsze w tej sytuacji, żebyś opuścił złą
tą złą sytuację, żeby się zmienił, czy zagadał, czy się pogodził, czy coś zmienił. Czas na zmianę i to jest najlepsze, co możesz zrobić teraz w tym momencie. Dla niektórych to możesz się po prostu odezwać do tej osoby, kiedy jesteście pokłóceni. I tak, dziękuję dla opcji drugiej. Odłożymy sobie ten przepiękny kamień. I to jest ostatnia opcja, trzecia. Dzisiaj tak szybko, bo dzisiaj wiecie, kochani, że jest pełnia. Ja mam mnóstwo rytuałów i ja tak w trakcie rytuałów bardzo chciałam dla Was przy tej pełni zobaczyć, co wszechświat u Was w miłości. Może jeszcze raz przyjdę dzisiaj, zobaczę, jak mi to się uda czasowo, bo mi zostało jeszcze 6 rytuałów dzisiaj i jeden grupowy. Także, kochani, teraz się skupiacie na tej opcji i na tej osobie, o którą pytacie, a ja chcę zobaczyć, jaka jest obecnie sytuacja między Wami teraz, aktualnie w tym momencie. Jaka jest sytuacja między Wami? Niektórzy z pracy się znają? Jaka jest między Wami sytuacja w tym momencie? Co się dzieje między Wami teraz? Ten czas, aktualnie myśl cały czas o tej osobie. Aktualnie myśl o tej osobie. Znowu wisielca chciałam postawić. Coś się dzieje. Też jakaś zmiana. Potrzebna jest zmiana. I musicie tą zmianę wprowadzić. Bo jeśli nie, to jeżeli ty tego nie zrobisz, to się samo coś rozwali. I nie masz tutaj jakby wyboru. Jest coś w twoim życiu, co powinieneś zmienić. I to najlepiej, najlepiej teraz. Zobaczymy, co będzie dalej. Najpierw zobaczymy, co jest teraz, a potem zobaczymy, co będzie dalej, żeby tutaj jakby utrudnić. Tu się pokazuje, że któryś z Was tak naprawdę czasami chce się poddać. Już nie ma siły, ale brnie. Brnie do przodu, bo jest albo ciekawy, albo tak długo się znacie, albo chce zainwestować w to, bo uważa, że to jest warte czasu i energii. Tutaj pokazane jest, że mężczyzna albo kocha ciebie, albo mężczyzna jest bardzo kochany. No chyba, że on jest z trygonu wody, no to już inna sytuacja, ale bardzo troskliwy, bardzo kochany. I teraz tak, ten mężczyzna, który jest gdzieś tutaj w tyle, jesteś ty tym mężczyzną, który kogoś kocha, lub ty kochasz tego mężczyznę, jesteś mężczyzną lub kobietą, to wygląda mi na to, że on jest wart tej miłości. I tutaj trzeba coś zrobić. Jeżeli ty jesteś w innej sytuacji, o której ja nie mówię, może w związku z kimś innym, nie z nim, to trzeba by było się pewnie rozwieść. Ta wieża wtedy by mówiła i szóstka mieczy o rozwodzie, bo nie można go oszukiwać. On wart jest miłości. Tutaj widzę, że bardzo dużo o tym myślicie i chcecie coś zrobić. Jeszcze nie, tylko nie macie planu, jak to ma wyglądać, ponieważ jest szóstka mieczy, tylko wiecie, że trzeba coś zrobić z powodu tej miłości, bo ta miłość gdzieś jest w tle. Tu jest gdzieś ta miłość i wiecie, że trzeba zrobić. Nie ma na co czekać. Czas coś rozwalić, czas coś zburzyć, jakieś fundamenty. Może tą ciszę, może jakąś tam nieważną relację. Trzeba coś zmienić. Wiecie, że tu trzeba coś przebudować. I to jest teraz w tym momencie. Chcę zobaczyć, co będzie. Co się wydarzy, jeśli ty coś zrobisz w tym kierunku, lub on, lub ona, lub w ogóle nawet jeżeli nic nie będziecie robić, to co los dla Was ofiaruje? Co los ma w zanadrzu dla Was? Co się wydarzy? Co się wydarzy? Co się wydarzy? Tutaj ta sytuacja. Oj, chyba będzie dobrze. Zaraz zobaczymy. Tutaj karty, no pewnie, że będzie dobrze. Macie koło fortuny, macie kartę świata. I macie nowy początek, tu się kreuje jak nie wiadomo co. Tu się pokazane, ja czuję w ogóle jakieś takie sytuacje, że ktoś jest, może nawet w innej relacji, albo jeszcze szuka sobie kogoś, ale ta osoba jest warta uczucia.
ponieważ jest koło fortuny, tutaj w kole fortuny After Tarot dalej jest pokazane, że ja bym poszukała dla Ciebie tamtego, żeby Ci pokazać coś, różnicę, ale jak nie znajdę, to mówimy tak jak jest, bez pokazywania Ci. Koło fortuny ma ma jakby te same detale na karcie, tylko nie ma małpy, z tego co ja wiem. Małpa pokazuje się, ponieważ małpa lubi zabawę, małpa jest figlarna, małpa daje nam radość, tak? Dlatego masz tu małpę, to znaczy idzie ten lepszy czas, w którym jest więcej radości. Może świat razem znajdę i dwójkę buław. To znaczy, że przychodzi ten moment w przyszłości, gdzie wszechświat daje Ci szansę radować się tą sytuacją, daje Ci dużo, dużo radości, bo małpa jest figlarna. Mamy tutaj kartę świata. Dwójka była. O, mamy tutaj koło fortuny, a dwójkę było znajdziemy. Jak nie, to... No, bez. Ok, już nie będę pokazywać. Po prostu w dwójce buław nie ma kobiety. A tak, dobrze mówiłam. Małpy nie ma. I za to wąż. Węża tu nie ma za to. Na tej talii. After Tarot nie ma węża. Jest sytuacja taka, że wąż to jest płodność, tak? To jest ten tarot, ten podstawowy. Ale tej karty u Ciebie nie było. Ja tylko dałam Ci dla przykładu. Wąż to jest płodność, zdejmuje skórę, jest nowe życie. A tu jest małpa. To znaczy, że zmieniamy sytuację, tak? Radość jest, zabawa, coś nowego. Idzie wszystko w dobrym kierunku. W karcie świata u Ciebie, patrz, jak karta podstawowo wygląda. Widzisz? Nie ma tych atrybutów tutaj, a w karcie świata tutaj zamiast tego lwa, byka, tak? Orła, pokazują się wszystkie atrybuty z trygonu. Widzisz? Trygon wody, trygon powietrza, trygon ziemi i trygon ognia, tak? To znaczy tak jakby po świecie znowu jest głupiec, znowu jest mak. To znaczy znowu jest nowy początek, znowu są nowe uczucia, nowe działanie, nowy start. Karta pokazuje, że ktoś czeka, ktoś próbuje podjąć decyzję, ale przychodzi on, ona do Ciebie z pomocą, i oboje robicie plan. Także tutaj jest mega. Tutaj mi się pokazuje w ogóle osoba warta miłości. I jeżeli jesteś przy kimś takim, to ja uważam, że to jest to, w co powinieneś inwestować właśnie w ten związek. Trzeba coś tam tylko zniszczyć, rozwalić. Jakiś system, jakieś zasady, jakieś milczenie, jakieś trudne relacje, cokolwiek. Przeszłość i pójść w nowy początek. Także kochani, będzie wszystko dobrze, karty są naprawdę mega, życzę Wam wszystkiego najlepszego, dziękuję za lajki, za komentarze, trzymajcie się, buziaczki.